Oj, rano budzimy się i wychodzimy z pokoiku. Zobaczymy, jaki mamy tu widok. No, widok piękny. Choć lepszy by był na morze, ale wiadomo. Antalya. Widok z hotelu. Takie tutaj mają bloczki. Dosyć ładne budownictwo, całkiem inne niż nasze, polskie, a nawet lepsze niż Anglii, wiadomo. I tu pomiędzy tymi dwoma blokami widać góry. O, jakiś szczyt tam widać, góry. Dosyć duża góra nawet. A, nagrywa się, dobra. Tu mamy widoczek hotelu. Idziemy na śniadanie. Idziemy na piechotę czy na śniadanie? No tu słuchajcie, między piętrami taki ładny widoczek. Ania już szaleje, pierwsza. Co tu jest ciekawego? No jest wybór, jest wybór. Tu jest jakieś tureckie te placki, patrz. Gdzieś? Grzybki. No. Takie trochę coś innego niż w Polsce, nie? Tu widać jakieś są, patrz. Co to jest? Jakieś w środku. Nie wiem. Też jakieś takie coś, jajecznica, o, jajecznica, jajeczka. Tu co to jest? Wszystkiego można skosztować. A tu są różne sosiki. O, tu tak, orzechowy, czekoladowy, miód, widzę, tu jest. Duży wybór, ładny, duży, duży wybór. Tu jest grill, tu możesz sobie tosta zrobić na przykład, nie? Widoczek na basen. Wjeżdżamy za nas z Alanii. Antalya. Do Pelek. Gdzieś na całej górze, cała tutaj jest. Ładnie. Jesteśmy w Belek, City Center przed nami. Ania jak zwykle wyrwała do przodu. Idziemy teraz do centrum. Zobaczymy, co tam się będzie działo.
co można tam ciekawego zobaczyć, kupić i tak dalej. Podróbki? Wszystko? Patrz, tatuaż tu co można zrobić, ty. Widziałaś? Może się spytam, co? Torebki. Ładne rzeczy, a to inne to są. Trzeba te lampy. Te lampy. Co? Patrz, jakie tu masz. Te delicje, widzisz co ten gościu mówił? Tu są Turkish delicje. Weźmiemy sobie może na drogę. Skosztujemy to. O, patrz ile tu masz tych. Nie wiem co to jest. Przyprawy. O, to może byśmy takie spróbowali. Ja bym te delicje wziął. To, te delicje co ten gościu mówił. Nie, o to byśmy wziął. No to weź tu, weź sobie. Patrz, nie wiem co to jest, ty.